Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, dużo się dzieje. Dziś odcinek będzie krótki, bo o godzinie 20 będzie live z Bogdanem Trojankiem, tak jak już w zapowiedzi filmik był wczoraj wrzucony. Jutro będziemy live'ować z Rafałem Sikorą. Tak, tutaj ten tu go widzicie. Rafał Sikora z kanału Prawem na Lewo. Porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, o którym nie wszyscy tak naprawdę w tej chwili mówią. Moi drodzy, Rafał Sikora to nie jest byle jaki prawnik. Jak Rafał Sikora wchodzi na salę sądową, to prokurator prosi o łagodny wymiar kary. Chodzą pogłoski, że jak Rafał Sikora kiedyś napił się w Finlandii, to Finlandia weszła do NATO. Dlatego teraz w Bielsku-Białej Rafał ma zakazane, sprzedaż jest dla niego ruskiego standarda. To tak na początek, moi drodzy, taki żart był. Ale przechodzimy do tematów poważnych. Moi drodzy, taka informacja na początek. Informacja dzięki użytkownikowi Doty Handmade, podesłała mi ten materiał. Ale zacznijmy od początku. Czy wiecie, kto to jest? Moi drodzy, to jest najbogatszy ukraiński oligarcha Rinat Achmetow. Do jego majątku należy Azovstal, należał tak naprawdę koksownia w Awdijiwce, zakłady metalurgiczne w Mariupolu. No okej, ale po co ja to wam opowiadam? Otóż, moi drodzy, zobaczcie teraz tutaj. Na waszych ekranach jest to materiał z portalu światoze.pl. Kolumbur realizuje term sheet z grupą DTEK w ramach umowy w Chrzanowie powstanie wielkoskalowy magazyn energii. Mówiąc krótko, powoli firma ta będzie przejmowała rynek energetyczny w Polsce. Nie wiem, z czego ten pan tutaj się tak cieszy. No, ja się domyślam. A to jest informacja 27 marca 2024. I to jakoś umknęło w mediach, prawda? No oczywiście, że tak, ale dzisiaj będzie więcej takich kwiatków. Jest to wspólna inicjatywa Columbusa i DETK. Columbus Energy SA zawarł z DRI DETK Renewables International BV przedstępną umowę sprzedaży wielkoskalowego magazynu. Ja wam tego nie będę tutaj czytał, oczywiście udostępnię, żeby każdy sobie mógł to przeczytać po swojemu, zrozumieć, ale tu padła nazwa DETK. Co to jest? Moi drodzy, już wam pokazuję DETK, wcześniej się pomyliłem, to jest... ukraińska firma, lider, jeżeli chodzi o renomę światową, można powiedzieć, zarejestrowana jest w Holandii, ma również swoje siedziby w Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, a właścicielem tej firmy jest, no nomen omen, nie kto inny, tylko Rinat Achmetow. Albo Achmatow, jak to woli, jest to Ukrainiec pochodzący z Doniecka, tatarskiego pochodzenia. Moi drodzy, uśmiechnięci oddają energię w rąk Ukraińców. Ale ja się pytam, to jak to? To tam taka jest bieda, tam jest taka wojna, nie będą mieli prądu na zimę, a jednocześnie Ukraińcy przejmują nasz rynek energetyczny? Moi drodzy, ja wysłałem zapytania do różnego rodzaju polityków, z którymi mam kontakt, z osobami i do osób z życia publicznego. Potrzebne jest 500 000 podpisów, żeby obalić ten rząd. Tak, moi drodzy. I zadałem takie zapytanie. Co z tym robimy? I wiecie co? Dzisiaj mija tydzień. I nie otrzymałem odpowiedzi od nikogo. Ale powiem więcej. Dlaczego tak jest w Polsce, jak jest? Otóż dzisiaj przy kawce z rana zrobimy prasówkę. Przeglądałem różnego rodzaju media. I wskoczyło mi TikTok. Odpaliłem TikToka i jest tam transmisja live. I wyobraźcie sobie, że przysłuchuję się, co się tam dzieje. I jeden z tych uczestników live'a bardzo psioczy na drugiego uczestnika, którego znacie, DJ Adam albo DJ Hannes. Bo DJ Adam powiedział, że ten rząd nic nie robi, że tylko siedzi w telewizorze i się lansuje. Zdajecie sobie sprawę, jakie wiadro gnoju i błota się na tego człowieka wylało za powiedzenie prawdy? No i oczywiście wszedłem na ten live i słuchajcie, napisałem komentarz pod tytułem, że Adam powiedział prawdę. I za chwilę pojawił się komunikat.
Twórca transmisji ograniczył twój dostęp do live'a. Mówiąc krótko, wykopali mnie z tamtej transmisji. Ale wiecie co, tam było ponad 400 osób. I nikt się nie sprzeciwiał. Więc nie ma się co dziwić, że jest taka kicha, jaka jest. Tak, moi drodzy, Ukraińcy przejmują energetyczny rynek, wchodzą już z nową pocztą, bo na temat podatków od poczty to odsyłam na kanał TikTokowy Anna Sulej. Tam tłumaczy ładnie, jak InPost został zbombardowany podatkiem. Natomiast DHL i DPD, owszem, nie. Nowa poczta, to nawet o niej nikt nie wspomina, bo oni są zwolnieni ze wszystkiego. Tak, moi drodzy, tu nie trzeba podpisywać traktatu Ukropolin. To już się dzieje. Wiecie co, przerażające jest to, że my tu mówimy, tłumaczymy, opowiadamy, pewne kroki podejmujemy, a zauważyliście, jak cicho się nagle zrobiło w Konfederacji? Jak cicho się zrobiło w innych ugrupowaniach? Nikt nie reaguje. I zaraz ktoś powie, bo się przyczepiłem do Konfederacji. Oczywiście, że tak, bo za to pieniądze biorą. Szanowni Państwo, niech wreszcie do Was dotrze. To nie my jesteśmy ich sługami, jak tu jeden z tych odklejonych nas zwał, tylko politycy są naszymi pracownikami. A jak pracownik jest ułomny, daremny, to nie daje mu się następnego chińskiego ostrzeżenia na następne 3 czy 4 lata, tylko się go kopie w dupę i się go wywala dyscyplinarnie, jeżeli robię takie rzeczy, jak robi. Czemu tak mówię? Szanowni Państwo, doskonale zdajecie sobie sprawę, że rząd Donalda Tuska otrzymał od Europejskiego Centrum Zapobiegania takim sytuacjom właśnie krytycznym w dniu 10 września informację o prawdopodobnym zagrożeniu powodziowym w naszym kraju. I co? 11 września Zakład Hydrologii w dniu 11 września ogłasza, że nie ma zagrożenia powodziowego. 13 Gauleiter Tusk wychodzi i mówi, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, a 14 już jest lipa. Oczywiście wszyscy o tym wiemy, tylko po co ja to przypominam? Otóż, moi drodzy, tak krytykowany Łukaszenko na Białorusi miał bardzo podobny problem 18 lipca. I wszelkie dane były zbierane dużo, dużo wcześniej i osoby, które były za to odpowiedzialne, zrobiły to samo, to co u nas w Polsce, czyli zbagatelizowały zagrożenie. To był 18 lipca, no praktycznie mamy 19-20 września, można powiedzieć 2 miesiące. Te osoby już są w koloniach karnych. 23 osoby zostały skazane od 13 do 25 lat pozbawienia wolności. I powiem tak, przeczą na tego Łukaszenkę, bo się boją, że w końcu znajdzie się ktoś taki jak on tu w Polsce i zrobi z nimi porządek. I przydałoby się, żeby taki Brown czy jakiś inny zrobił taki ruch i dobrał im się wszystkim do dupy. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Oczywiście każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją opinię i pogląd na to wszystko, ale to, co się wyrabia, to jest po prostu szok i niedowierzanie. Moi drodzy, zdajecie sobie sprawę, ilu Ukraińców mieszka w Polsce? No, około 2 milionów. Ja wam coś tutaj pokażę. To jest Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, zorganizowali zbiórkę dla powodzian. Została ona nagłośniona m.in. na stronie Ukrainian.in.pl, czyli największym portalu ukraińskim w Polsce. Łącznie zebrano 738 zł. I powiem tak, nikt nie wymaga, ale jak już się tak ogłaszają i się deklarują, to niech zrobią robotę. Ale to jeszcze jest nie wszystko. Ja jeszcze tutaj wrócę do tego portalu. Chciałem wam tylko powiedzieć jedno. Właściciel InPosta, który tak jest bombardowany, tak jest ciśnięty podatkami, sam od siebie wpłacił 1 000 000 zł na powodzian, ponadto zrobił zbiórkę i jest ponad 3 miliony już w tej chwili z jego zbiórki. Tak naprawdę w 48 godzin.
Ale wracam tutaj do tematu, bo moi drodzy, powodzianie nie mają mieszkań, nie mają tak naprawdę niczego, jak to parafrazując klasyka. Dodatkowo jeszcze bandy szabrowników okradają z tego, co jest. Policja udaje, że nie widzi. I dla Polaków nie ma mieszkań, nie ma nic. A ja wam coś teraz pokażę, bo ja sobie oczywiście zweryfikowałem tą stronę Ukrainian in Poland i teraz słuchajcie, polecam, żeby każdy sobie zobaczył, co nam szykują w zanadrzu. Otóż pomagamy przyjaciołom z Ukrainy odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Tu będzie kongres Wspólna przyszłość, moi drodzy, 7-8 października, tak, w Poznaniu. Praca dla Ukraińców, gdzie szukać i na co zwracać uwagę. Owszem, tu oczywiście 15 września Tusk się bardzo chełpi, że Denis Szmychal zaoferował 100 ratowników i tak dalej, ale nie w tym rzecz. Ja chciałem coś wam tu zwrócić uwagę. Bo tu piszą, jakie przeszkody są, jeżeli chodzi o wynajem mieszkania w Polsce. I teraz słuchajcie, bo to jest teraz sztos. 10 wrzesień. Ukraińscy uchodźcy poszukujący mieszkania w Polsce mogą skorzystać z programu Krok do domu, realizowanego przez polską organizację Habitat for Humanity Poland. Niedawno fundacja ogłosiła wznowienie przyjmowania wniosków o udział w tym programie, który działa na terenie całej Polski. Celem programu jest pomoc osobom, które mają trudności z wynajmem mieszkania, nawet jeśli posiadają na to środki finansowe. Więcej informacji o języku ukraińskim w Polsce. Ale przejdźmy do tego Krok do domu. Moi drodzy, i jesteśmy na tej stronie Krok do domu. Oczywiście tutaj nagłówki są po polsku, przeważnie wesprzyj jest tutaj odpowiednio wyartykułowany, natomiast cała reszta po ukraińsku. Ale moi drodzy, nie da się zrobić starego misia na sztuczny miód. My sobie to po prostu przetłumaczymy. No i cóż. Aby wziąć udział w programie, należy spełniać następujące kryteria. Przekroczenie granicy udokumentowane przez wnioskodawcę po 24 lutego 2022. Aktualny pobyt wnioskodawcy na terytorium Polski. Gotowość do wynajęcia mieszkania na okres co najmniej 12 miesięcy. Minimalny dochód gospodarstwa domowego w zależności od województwa od 3 do 4,5 tysiąca PLN-ów. Przynależność do grupy szczególnie narażonej na ryzyko mieszkania, utraty mieszkania. Ważne informacje. Program obowiązuje na terenie całej Polski. Komunikacja z uczestnikami odbywa się na odległość mailową i telefoniczne. Wsparcie Habitat Poland jest bezpłatne. Członkowie pokrywają część kosztów związanych z wynajmem domu, takich jak czynsz. Wsparcie Habitat Poland udzielane jest pod warunkiem dostarczenia niezbędnych dokumentów. I teraz, kto to sponsoruje? Ja oczywiście, moi drodzy, podlinkuję, ale przejrzyjmy sobie. Credit Suisse, firma chemiczna Dove, Midlife, Procter Gamble, Whirlpool, Wienerberger, Saint-Gobain. No cóż, same polskie przedsiębiorstwa, prawda? A jak myślicie? Jak przyjdzie to do czego? To taki Ukrainiec, który będzie miał zasponsorowane mieszkanie z takiego Habitatu. To będzie wspierał polskie przedsiębiorstwa, czy te właśnie zagraniczne. Bo tu jeszcze są takie firmy jak Prudential, Hogan Lovells, AkzoNobel, Clifford Chance i AAB Architektura, jak również kilka innych. O, Fluor, proszę bardzo. Tylko wiecie co, mnie to nie interesuje, kto komu daje pieniądze, natomiast interesuje mnie, jak te pieniądze są wykorzystywane. Tak, moi drodzy, bo ja odbieram to w ten sposób, że to jest przejmowanie naszego rynku nieruchomości. I dla tych ludzi mieszkania są, pieniądze są. Dla powodzian nie ma. I teraz zwróćcie jedną uwagę. Co by się wydarzyło, gdyby na przykład wybuchła wojna z Ukrainą? Niemożliwe? Jak najbardziej możliwe, moi drodzy. Polska nie ma sprzętu, nie ma wojska i wroga na swoim terenie. Moi drodzy, powiedziałem wroga na swoim terenie, nie tylko mam na myśli ludzi z krainy wideł i siekier.
Przede wszystkim mam na myśli ci, którzy są przy sterach władzy. Coś wam pokażę, bo o tym nikt nie mówi. To jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Działania w sprawie Odry, moi drodzy. 9 maj 2024. Zacytuję. Odra ma najbardziej rozbudowany monitoring ze wszystkich rzek Polski po to, aby już nigdy więcej nie powtórzyła się katastrofa ekologiczna z 2022 roku. Cytuję. Od początku braliśmy sobie do serca sytuację na Odrze. Przychodząc do ministerstwa założyliśmy, że nie dopuścimy do podobnej katastrofy jak ta z 2022 roku i nie będziemy ukrywać naszych działań przed społeczeństwem. No bezczelność, moi drodzy, level hard. A ten zespół do renaturyzacji Odry to co? No właśnie. To tak chcieliście dbać o Odrę, żeby Odra była nieżeglowna. Bo dlaczego? Für Deutschland. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Jak wszystko, co mówię w tym filmie. Moi drodzy, ja cały czas podtrzymuję, że mamy wroga w naszym kraju. Na początku tego filmu dzisiaj wspomniałem, że część energetyki wydaje się pod zarząd ukraińskich oligarchów. I tutaj chciałem wam coś pokazać. Jestem na stronie dziennikurzędowy.mos.gov.pl. Każdy sobie może to sprawdzić. Dziennik Urzędowy Ministra Klimatu i Środowiska Warszawa. I teraz uwaga. 19 września 2024, pozycja 66. Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2024 w sprawie zniesienia zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Czytam słowo po słowie. Na podstawie artykułu 7 ustawy, ustęp 4, punkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 rok o Radzie Ministrów, dziennik ustaw z 2024, pozycja 1050, zarządza się co następuje. Paragraf 1. Znosi się zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Paragraf 2. Traci moc zarządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie powołania zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, dziennik urzędowy ministra klimatu i środowiska, pozycja 7. Paragraf 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeń następującym po dniu ogłoszenia, czyli od dzisiaj. Podpisano minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Moi drodzy, krótko i na temat. Znieśli zespół do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Dlaczego? No oczywiście, że für Deutschland. Oczywiście, że tak. Wpuszczają Ukraińców do Chrzanowa. Jednocześnie wszystkie ich pierdy o odnawialnych źródłach energii i całe te bzdury to można sobie, już tak powiem brzydko, okant dupy roztrzaść, bo inaczej tego nie można powiedzieć. A takimi decyzjami, moi drodzy, wbijają nam nóż w plecy, jak Sowieci 17 września w 1939 roku. Można powiedzieć, że obecny rząd pod przewodnictwem Gauleitera Tuska to jest taka piąta kolumna. Kto wie, ten wie. Moi drodzy, doskonale zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji tej klęski żywiołowej, którą mamy w naszym kraju, każdy sprzęt jest potrzebny, każdy sprzęt pożarniczy, każdy sprzęt, który może pomóc w tej sytuacji. Oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę, że uśmiechnięci tak naprawdę obcięli kasę dla ochotniczych straży pożarnych, obcięli kasę na wszystko. Ale ja wam chciałem coś pokazać. W tej chwili na waszych ekranach jest to z portalu austriackiego Doroteum. Jest to oferta na sprzedaż samochodu pożarniczego. To było wystawione 11 września o 14.53. Moi drodzy, i wyobraźcie sobie, cena wywoławcza 45 tysięcy. Zostało sprzedane za 98 tysięcy, oczywiście euro. Ale po co ja wam to pokazuję? Chciałem wam coś pokazać, przede wszystkim jedną rzecz. To jest duży ekran. Czy wy tutaj widzicie jedną rzecz, która się rzuca w oczy? Tak, moi drodzy. Szczęśniak. Firma polska. Ale
Przejdźmy sobie tutaj do szczegółów tej oferty. Rok produkcji, grudzień 2021, czworo drzwi, 6 miejsc, masa 11 935 kg, silnik diesla 12 742 cm, pojemności 272 kW, polskie dokumenty pojazdu. Bez przeglądu, klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, kamera cofania, 5 latarek, 6 radioodbiorników, przetwornica napięcia, zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów, zbiornik na pianę o pojemności 5000 litrów, stan ogólny, ślady wieku i zużycia. Wady ukryte nie są wykluczone, brak gwarancji ubezpieczeństwa ruchu i eksploatacji. No nie jest auto, po przeglądzie nie ma ubezpieczenia. Przebieg według prędkościomierza 8985 km. Tu są zdjęcia, moi drodzy. Zajrzyjmy sobie na kokpit na przykład. Spróbuję to powiększyć. No jest przebieg 8000, dokładnie 981. Tu jest tabliczka znamionowa. Autopompa porażnicza, producent, rok produkcji 2021. Tu jest bielsko-biała i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie jedno pytanie. Ile kosztuje taki wóz pożarniczy w Polsce? Bo ten poszedł za 98 tysięcy euro. Liczyć, moi drodzy, razy 4, no to jest, przyjmijmy na okrągło, 400 tysięcy PLN-ów. Ale zobaczmy, ile mniej więcej taki wóz kosztuje w Polsce. Moi drodzy, no nie ma takiego wozu do porównania, ale mniej więcej w tej chwili u Allegro lokalnie samochód za 386 tysięcy, moi drodzy, pożarniczy, rok 2001, czyli 20 lat starszy od tamtego, 49 tysięcy kilometrów przebiegu, pojemność silnika 6800, czyli dwa razy mniejsza tak naprawdę. Moc 220 koni, czyli moc też jest słabsza. Tu sobie zobaczmy jeszcze dodatkowo jeszcze inne rzeczy. Diesel, liczba miejsc 9, liczba osi 3, hak, zaczep czerwony, tak. Tu jest cały opis. I teraz jedna rzecz. Moi drodzy, 386 tysięcy. Za 20-letni samochód pożarniczy o połowę ze słabszymi parametrami, a ten w Niemczech, w Austrii, przepraszam, dokładnie, za 400 tysięcy PLN-ów. Pytanie, skąd on się tam wziął? Liczę, że uruchomicie się w komentarzach, bo ja mam swoje domysły. Mam swoje domysły, ale czekam, co wy na to powiecie. To powiedzcie mi teraz, jak to jest, że w Polsce nie ma sprzętu, a samochody z polskimi rejestracjami sprzedawane są na przykład za granicami. Mówię o sprzęcie specjalistycznym. Ale wiemy doskonale, że wszystko idzie ku temu, żeby nasz kraj rozwalić. A teraz coś wam pokażę. Znacie oczywiście wszyscy, którzy mają, jak to się mówi, serce na polskiej stronie. YouTubera, blogera, no osobę można powiedzieć publiczną, Marka Miśko. To jest jego akurat strona facebookowa. No widzicie, ja się tutaj zalogować nie mogę, tu nie ma żadnych moich tych, ale nie w tym jest rzecz. Tak sobie przeglądam, ktoś mi podesłał. Marek Miśko podjął sam inicjatywę i zebrał ludzi tak naprawdę chętnych, szczerych, którzy chcą pomóc w tej sytuacji. To jest godzina 21.44, 18 wrzesień. Zmontował również ekipę i z Radomia wyjechali pomagać powodzianom. Zebrali sprzętu, zebrali wyposażenia. Oczywiście, kto ma Facebooka, wejdzie na Marek Miśko Czuwaj, polecam. I moi drodzy, bardzo dobra inicjatywa, jeden naród i jeden cel. Tylko wiecie co? To, co powiem, może się nie wszystkim spodobać. Nie powinno tak być. No nie powinno tak być, że YouTuber, bloger, moi drodzy, zajmuje się pomocą humanitarną, wyręczając rząd.
bo to rząd, czyli tak powiedziałem, ludzie, którym płacimy za to, żebyśmy mieli w kraju cicho, czysto i spokojnie, powinni o to dbać. I bardzo dobrze, że jest taki pan Marek Miśko, który zebrał ludzi lokalnie i udali się z pomocą. Bardzo dobrze, ja popieram jak najbardziej i nie tylko słowem. Natomiast uczciwie mówię, nie powinno tak być. Panie Marku, gratuluję. Mimo wszystko, że kłody rzucają pod nogi, gratuluję. Tyle z mojej strony. Ale żeby nie być gołosłownym, że cuda się dzieją w naszym kraju, ja wam coś pokażę. To jest media grupa PZU. Przeczytajmy. Grupa PZU po posiedzeniu sztabu kryzysowego w sprawie sytuacji powodziowej utworzyła specjalny fundusz na sfinansowanie kosztów walki z powodzią. Środki przeznaczone będą m.in. na wsparcie samorządów, straży pożarnych czy organizacji pozarządowych, które mierzą się z tym wyzwaniem. Wartość funduszu to 19 milionów złotych. W ramach tych działań Grupa PZU, Fundacja PZU, Fundacja PKO i Alior Bank przekazała 4 miliony złotych na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która pełni rolę Krajowego Koordynatora Działań Pomocowych. Moi drodzy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli ta fundacja, nie robi tego za darmo. 3% od tej kwoty skasuje Jerzy Owsiak, bo tak to działa. Nawet nie komentuję, liczę na was. Moi drodzy, i to już wszystko w dzisiejszym programie. Spotykamy się wieczorem podczas live'u, ale oczywiście, ja pamiętam, musi być suchar. Do Donalda Tuska przychodzi jego doradca i mówi: panie premierze, z sondażu wynika, że ludziom żyje się bezpiecznie, wygodnie i dostatnio. No to w czym problem? No problem polega na tym, że ten sondaż przeprowadzono na Białorusi. Tak, moi drodzy, i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, standardowo proszę o lajka. Pamiętajcie o subskrypcjach i oczywiście o dzwoneczku. No i zaglądajcie czasem na kanał, bo wiecie, że YouTube mnie nie lubią. Zapraszam na live dzisiaj o 20, jak również jutro o 20. Przypominam, żebyście nie zapomnieli. Dobrego dnia życzę, trzymajcie się, hej!